Agnieszka Niemiec, witam Państwa w środę i zapraszam na wydarzenia. Ukradł z motelu telewizor. 21-latek wykorzystał pozostawione przez właściciela pomieszczenia motelowego uchylone okno, wszedł do środka. Wyłowili zwłoki mężczyzny. Niestety pomimo podjętej akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się uratować. Dwudziestojednoletni Głogowianin chciał się szybko wzbogacić, a okazja uczyniła z niego prawdziwego złodzieja. Z jednego z moteli na terenie Głogowa ukradł telewizor. W przestępstwo zaangażował swojego kolegę i teraz razem będą tłumaczyć się przed sądem. Głogowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednego z moteli ktoś ukradł telewizor. Złodziejem okazał się mieszkaniec Głogowa. 21-latek wykorzystał pozostawione przez właściciela pomieszczenia motelowego uchylone okno. Wszedł do środka, zabrał telewizor i wyszedł przez okno, a następnie wsiadł do samochodu znajomego 22-letniego mieszkańca Głogowa, po czym mężczyźni odjechali. 22-letni kolega miał za zadanie ukryć telewizor. Zrobił to jednak nieumiejętnie i obaj mężczyźni trafili w ręce policjantów. W toku wykonanego przeszukania znaleźli skradziony telewizor i przekazali go właścicielowi. 21-latek usłyszał zarzut dokonania kradzieży, natomiast 22-latek usłyszał zarzut paserstwa. Za kradzież telewizora, który wart był 1200 zł, młodzi mężczyźni mogą spędzić w więzieniu nawet 5 lat. Tragiczna w skutkach okazała się kąpiel 48-letniego legniczanina w zbiorniku wodnym Glinki na terenie Lasku Złotoryjskiego. Choć na miejscu byli świadkowie, którzy próbowali reanimować mężczyznę tuż po zdarzeniu, niestety zmarł na miejscu. O tragedii poinformowali policję świadkowie, którzy zauważyli, jak mężczyzna znika pod wodą zbiornika Glinki w Lasku Złotoryjskim. To oni też próbowali go reanimować. Niestety pomimo podjętej akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się uratować. Decyzją prokuratury ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Przypomnijmy, Glinki to zbiornik niestrzeżony. Na brzegu widoczne są tablice zakazujące kąpieli. Z relacji świadków wynika, że przed wejściem do wody 48-latek pił alkohol. Dostęp do internetu będą mieli już wkrótce wszyscy mieszkańcy gminy Polkowice. Dokumentacja potrzebna do budowy światłowodów jest gotowa dla wszystkich sołectw i całego miasta Polkowice. Inwestycja podzielona na etapy ma się zakończyć w 2026 roku. To jest inicjatywa, która wyniknęła z takiej potrzeby mieszkańców, one w zakresie czy to dostępów do usług internetowych, do szerokopasmowego internetu, do internetu światłowodowego, do różnego rodzaju podłączeń, tych pytań, tych propozycji było zwłaszcza przez ostatni rok tyle, że w zasadzie narzucało się samo, żeby powołać koordynatora szerokopasmowego. Do pierwszego etapu zostały wytypowane te miejscowości, w których jest najmniejsza szansa na to, że zostaną objęte jakąś inicjatywą prywatną. Poza tym no, od wielu, wielu lat ten problem w tych 6 miejscowościach nie jest rozwiązywany. No i tu jest jak najbardziej miejsce dla gminy i dla działań samorządowych. W tym roku jesteśmy na końcówce już tworzenia dokumentacji projektowej, więc zaraz będziemy wyłaniać wykonawcę budowy sieci światłowodowej i dla tych 6 miejscowości będziemy podłączać usługi szerokopasmowe. Na pierwszy etap całej inwestycji w tegorocznym budżecie zarezerwowano 5 milionów złotych. Uruchomiliśmy jak najbardziej numer telefonu, w którym można uzyskać informacje głosowe, bądź wysłać zapytanie drogą mailową i tutaj wskazujemy rozwiązania takie, jak strony ministerialne, na którym prezentowane są informacje na temat operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie gminy, a także jakie możliwości mają ludzie, mieszkańcy nasi, w momencie kiedy się znajdą, nie znajdą na listach, w momencie kiedy są już, czy są objęci projektem gminnym, czy nie są objęci tym projektem gminnym, czy należy ich do tego projektu dopisać, czy tutaj kierujemy po prostu i udzielamy informacji, jakie ludzie mają możliwości w tym zakresie. Wszyscy, którzy mają pytania, mogą zadzwonić pod numer 768474148 lub uzyskać wszystkie informacje drogą mailową telekomunikacja@gmina.polkowice.pl. Oglądacie Państwo wydarzenia, a oto co już za chwilę. Spędzili noc pod gwiazdami i dinozaurami. Mamy challenge nie spać całą noc. Z
Stan Milenki jest coraz gorszy. Milenka potrafi nie spać 2 dni. Potem zasypia w różnych takich dziwnych porach i ten sen jest, wygląda w ten sposób, że ona się zrywa w tym śnie z krzykiem, z płaczem, nie można jej uspokoić. Możliwość nocowania wśród ogromnych dinozaurów to główna atrakcja Zobowiska, czyli akcji, która po raz pierwszy odbyła się w lubińskim ogrodzie zoologicznym. Uczestnicy mogli rozbić namioty pod swoimi ulubionymi wielkimi ssakami, a dodatkowo przygotowano dla nich grę w podchody czy ognisko. Zoobozowisko, czyli okazja do nocowania w namiocie na terenie lubińskiego zoo wśród dinozaurów. Taka akcja odbyła się po raz pierwszy przy okazji Nocy Dinozaurów. Podobne pomysły były realizowane na terenie innych ogrodów zoologicznych i w końcu udało się go przenieść do Lubina. W sumie kilkanaście grup rozbiło swoje namioty wśród wielkich ssaków. Niektórzy pojawili się wcześniej, aby wybrać specjalne miejsce. My przyszliśmy, powiedzieli... Jako pierwsi przyszli, powiedzieli oni chcą pod tym dinozaurem. Inni przyszli nieco później, aby stawiać przed sobą wyzwania. Mamy challenge nie spać całą noc. Ale wszyscy świetnie się bawili. Samo nocowanie to już jest wielka atrakcja, myślę, zwłaszcza dla dzieci. Może się zdarzyć, że jakiś lis zajrzy na przykład i szurnie po namiocie w nocy. Może i dinozaury się obudzą. Sprawdzimy też, czy nie chrapią w nocy. Ale z dodatkowych atrakcji przewidziane są także podchody i ognisko wspólne, jak na prawdziwym biwaku. W akcji wzięli udział przede wszystkim mieszkańcy Lubina, ale były także grupy z innych miejscowości. Znalazłam na Facebooku informację. Dzieci były zachwycone. Na początku było, że nie ma miejsca, ale później się okazało, że miejsca się zwolniły, także przeszczęśliwe. My często wyjeżdżamy też na biwaki właśnie. Pod namioty. Jako że nocna akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, to w przyszłym roku również odbędzie się przy okazji Nocy Dinozaurów. Organizatorzy zapowiadają, że liczba uczestników zostanie zwiększona. Choć w wakacje powinna zajmować się wyłącznie zabawą, Milenka martwi się o to, czy będzie w stanie złapać oddech. 6-latka cierpi na tachykardię, arytmię i padaczkę. Jej matka nie jest w stanie samodzielnie zapewnić jej normalnego życia. O pomoc w tej walce prosi zatem naszych telewidzów. Milenka ma 6 lat, lubi zabawę w chowanego i jednorożce. Chciała opowiedzieć o sobie więcej, ale zabrakło jej sił. To niestety codzienność, opowiada samotna matka dziecka. Milenka przyszła bowiem na świat z wrodzoną wadą serca. Cierpi na często skurcze i arytmię. W trakcie ataku dochodzi u niej do zatrzymania pracy serca, co skutkuje niedotlenieniem mózgu. Sytuacja niestety powtarza się. Serduszko bardzo mocno jej biło. Klatka piersiowa cała po prostu tak pracowała, żeby miało jej rozerwać. Córka wtedy zaczęła słabnąć. Sinieje, ma napady duszności, no i często się kończy to właśnie utratą przytomności. Normalnie powinno napady. Być... Jak, powinno jak... być w miarę spokojnie, stabilnie. Tutaj te wszystkie fale nachodzące na siebie, no to już są napady. Podczas jednego z ataków dziecko nie mogło złapać pełnego oddechu przez 13 minut, co spowodowało duże niedotlenienie mózgu. Milenka spędziła wtedy 3 dni na intensywnej terapii. Po miesiącu pojawiły się poważne problemy ze snem. Milenka potrafi nie spać 2 dni. Potem zasypia w różnych takich dziwnych porach i ten sen jest, wygląda w ten sposób, że ona się zrywa w tym śnie z krzykiem, z płaczem, nie można jej uspokoić, jest przemęczona, przejdzie się kawałek, dostanie duszności. Wywołane podczas ataków zmiany ogniskowe doprowadziły do padaczki. Dziś Milenka potrzebuje regularnych wizyt u specjalistów we Wrocławiu i Poznaniu. Docelowo ma przejść zabieg ablacji. Rodziny nie stać jednak na częste podróże i wizyty diagnostyczne. Wiele wyjazdów musimy po prostu przekładać ze względu na brak środków, co odbija się na jej zdrowiu. No Milenka też musi mieć i odpowiednią dietę, i odpowiednie warunki. Nie mamy prawa jazdy, nie mamy samochodu. Mama Mileny nie może pracować, dziecko wymaga bowiem całodobowej opieki. Bez wsparcia rodzina nie jest zatem w stanie funkcjonować, dlatego prosi o pomoc, na przykład za pośrednictwem portalu Pomagam. Rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny uczcili mieszkańcy i samorządowcy w Polkowicach. Z tej okazji złożono m.in. kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
W ramach obchodów niebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, a także 103. rocznicy cudu nad Wisłą, przedstawiciele tutejszego samorządu złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Ważne, że mieszkańcy Polkowic nadal pamiętają o uczestnikach tych wydarzeń. Powinni tutaj być wszyscy, wszystkie pokolenia, zarówno ci młodsi, jak i starsi, dlatego że pamięć to jest coś, czego nikt nam nie może odebrać. Coś, co powinniśmy zawsze pielęgnować i przekazywać z pokolenia na pokolenie. Ci, którzy walczyli nad Wisłą, już nie żyją, ale pamięć o nich zawsze jest w naszych sercach i myślę, że będzie dalej i młodzi będą to dalej przekazywać. Obecne władze Polkowic od początku swojej kadencji podkreślają charakter zarówno miejskich, jak i ogólnopolskich świąt. Dzięki temu, że burmistrz Polkowic, pan Łukasz Późniecki, tak mocno zwraca uwagę właśnie na te wartości, jak święto, jak symbole miasta, jak patron miejski, jak rocznica nadania praw miejskich. Bez tych elementarnych nawyków, które przecież przekazujemy także młodym Polkowiczanom, nie moglibyśmy tak dostojnie świętować tych świąt ogólnopolskich. Polkowice to przede wszystkim tradycja górnicza, to tradycja prawie 800-letniego miasta z ogromnymi dokonaniami. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej. Chcemy też przypominać i rolę kościoła w tej wielkiej bitwie warszawskiej, nazywanej też Cudem nad Wisłą. Przywoływaliśmy też świętego Andrzeja Bobole, patrona Polski, patrona narodowego, ale też pamiętamy w takim charakterze rodzinnym o tych ziołach, kwiatach, warzywach, owocach. Proszę zobaczyć, jaka piękna dekoracja i cieszę się, że udało to się w taki rodzinny sposób zrobić w Polkowicach, że świętujemy i święto państwowe i zarazem święto kościelne, takie zbliżające rodziny, pozwalające świętować wspólnie razem. Polkowiczanie podczas mszy dziękowali między innymi za wolność, którą możemy cieszyć się w Polsce. Centrum Działań Twórczych w Lubinie nie zwalnia tempa i zaprasza na kolejne warsztaty. Tym razem uczestnicy będą poszukiwać własnego ja, które przeniosą na miedziane płyty. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału, bowiem takie warsztaty odbędą się po raz pierwszy. Centrum Działań Twórczych w Lubinie zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności i pobudzić swoją wyobraźnię. Będzie do tego okazja w najbliższy czwartek w godzinach od 16 do 18. Zaprosiliśmy artystkę z Zielonej Góry, panią Krystynę Betiuk. Będą to warsztaty pod tytułem Drzewo, które rośnie we mnie. Czyli wgłębiamy się w temat, przetrawiamy przez pryzmat własnej wrażliwości i nie przekazujemy tego na kartkę, ale będą to płyty miedziane, które będą funkcjonowały później w przestrzeni. Warsztaty rozwijają, uczą i przede wszystkim dostarczają dobrej zabawy. Pracujemy w oparciu o kalendarz celtycki, jest nam też bliski i wtedy poszukujemy swojego drzewa i przenosimy go właśnie na tą płytę. Ale nie chcę tak do końca opowiadać, bo chciałabym, żeby to była niespodzianka. Zmierzenie się z inną formą artystyczną. Mogą w nich wziąć udział całe rodziny. Warsztaty dla chętnych są bezpłatne i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść do siedziby Centrum Działań Twórczych przy Alei Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie. W dzisiejszym wydaniu wydarzeń to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.